Dlaczego wybrał Pan studia za granicą, a nie studia w Polsce? To jest dosyć trudne pytanie, gdyż powodów tak naprawdę jest wiele. Głównym powodem była taka moja wewnętrzna chęć wyjścia poza swój comfort zone, bo wszyscy moi znajomi, gdy idą na studia w Polsce, przyjeżdżają do domu na co drugi weekend, wracają do siebie na studia z zapakowanym jedzeniem od mamy, a taki wyjazd za granicę naprawdę sprawia, że człowiek staje się samodzielny. Jest się samemu w zupełnie innym języku, wśród ludzi wszelakich narodowości, więc trzeba pokonać wiele takich swoich lęków i wyjść po prostu do ludzi. Kolejnym powodem oczywiście jest jakość uczelni. Od małego dziecka zawsze w szkole słyszymy o University of Cambridge, słyszymy o University of Oxford i ta ciekawość zawsze gdzieś tam we mnie była. No i trzecim powodem na pewno jest chęć poznania innych kultur, innych ludzi. To jest coś, co wpłynęło na mnie w niesamowity sposób i naprawdę uczy takiego dystansu do siebie. A dlaczego akurat Szkocja? Przypadek? To nie jest przypadek. Akurat Szkocja, bo w Szkocji są darmowe studia. Także jeżeli zaaplikowałbym na studia w Anglii, musiałbym płacić około 9 tysięcy funtów rocznie. Studia w Szkocji przez to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, są darmowe. Także daje mi to możliwość studiowania na bardzo dobrej uczelni, a jednocześnie nie płacąc przy tym olbrzymich kosztów. Rozmawiając z nimi w Polsce, często okazuje się, że ja i oni wydajemy podobne pieniądze na miesiąc, mimo że ja studiuję za granicą, a oni studiują w Polsce. Jak wygląda wybieranie kierunku studiów? Dlaczego akurat taki, a nie inny? Czy wybrałem ekonomię i matematykę? Zacząłem studiując ekonomię, gdyż byłem bardzo zainteresowany tą tematyką już od liceum. Startowałem w kilku olimpiadach, także to gdzieś tam było. Oczywiście pomógł też fakt, że mój brat, starszy brat studiował ekonomię, także coś tam o tym wiedziałem. A matematyka pojawiła się w trakcie studiów, gdyż im ekonomia zrobiła się bardziej matematyczna, tym bardziej zaczęła mi się podobać. Także stwierdziłem, że jeżeli mam okazję zrobić dwa kierunki, to czemu nie? I matematyka była idealnym wyborem. Trudno jest przełamać barierę językową, jednak angielski, szkocki chyba trochę się różni od tego, którego uczymy się w szkole. To jest pytanie może nie bardzo do mnie, gdyż ja jestem w połowie Anglikiem, także dla mnie ta bariera językowa była dosyć łatwa do pokonania. Aczkolwiek, no zdecydowanie tak, no, nie wiem, czy pan kiedykolwiek słyszał, ale akcent szkocki jest, no it's a challenge, tak? Nie jest, czasami nie jest łatwo, ale no do wszystkiego da się przyzwyczaić. Mam wielu znajomych, którzy wyjechali na studia nie mówiąc prawie nic po angielsku, a po pół roku jak natives, naprawdę. Ta bariera nie jest wcale wielka przeszkoda do pokonania. Dlaczego w tej chwili chce pan wrócić do Polski, a nie pracować na przykład w Holandii? Przede wszystkim jest zawsze ta bariera językowa. W Polsce, prawda, łatwiej się rozwijać, posługując się swoim ojczystym językiem. A poza tym też możliwości rozwoju w kraju są inne. Polska się jeszcze rozwija, jesteśmy w Unii dużo krócej niż Holandia czy Anglia. Dlatego też mam takie nadzieje, że pracując w Polsce będę świadkiem tych większych przemian, większego wzrostu i będę mógł w tym wszystkim uczestniczyć.